Dzień dobry, Żaklina Skowrońska, Bartosz Łyżwiński. Witamy się z Państwem w Telewizji w Polsce. A zaczynamy od najnowszych informacji ze Śląska, gdzie trwa akcja ratunkowa po wstrząsie w kopalni Wesoła w Mysłowicach. Ratownicy dotarli do jednego z czterech górników, którzy są wciąż pod ziemią. Jest on transportowany na powierzchnię. To najnowsze informacje, jakie się w tej sprawie pojawiają. Nie ma na razie szczegółowych informacji o stanie zdrowia tego górnika, ale ważne, że żyje, że jest z nim kontakt, mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Rajmund Horst. Na naszej antenie rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Aleksandra Wysocka-Siembiga mówiła o tym, że ten wstrząs nastąpił o godzinie 3:30, 865 metrów pod ziemią. W rejonie zagrożenia pracowało 12 osób, 8 z nich wycofano, 3 górników teraz jest poszukiwanych. Do tych informacji będziemy oczywiście wracać, a teraz w centrum wydarzeń podwyżki za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki. To co prawda jest perspektywa taka przedwakacyjna, ale Prawo i Sprawiedliwość mówi, że razem możemy zatrzymać te podwyżki, zapowiada zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop podwyżkom od lipca. Tymczasem podwyżki są także w branży, między innymi w polskiej wytwórni papierów wartościowych. Przed PWPW konferencję prasową zorganizował między innymi poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Posłuchajmy. Będzie komisja, która będzie wpływy rosyjskie badała. Ja nie znam większych wpływów rosyjskich niż te, które były do 2015 roku, kiedy 70% gazu ściągaliśmy z Rosji, część węgla plus 60% ropy. To były największe wpływy jakiekolwiek i to było tolerowane i nie zmniejszane w żaden sposób przez poprzednią ekipę. Natomiast dzisiaj mamy sytuację, w której zero gazu z Rosji, zero ropy z Rosji i zero węgla z Rosji. I to jest dowód na to, że zrobiliśmy tutaj absolutny przełom. Natomiast skądś ten gaz rzeczywiście musi być. Kupujemy go w dużej mierze z Kataru, kupujemy go również z Emiratów i z Dubaju i kupujemy go ze Stanów Zjednoczonych. On jest też drogi, dlatego musimy się uniezależniać zupełnie od tego typu nośników, ale dokąd przez lata jeszcze będzie on nośnikiem przejściowym, energią podstawą do ogrzewania, do wykorzystywania spożywczego, to będzie konieczne jego zapotrzebowanie z całego świata. To oczywiście nie był poseł Andrzej Śliwka, ale poseł Waldemar Buda, który także mówił o ważnej kwestii, czyli o bezpieczeństwie energetycznym, a do konferencji posła Andrzeja Śliwki będziemy jeszcze z pewnością wracać w naszym serwisie. A teraz to, co działo się przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie, a więc ogromny pożar, w wyniku którego ponad 1000 osób straciło dorobek życia, trwa właśnie w miejskim ratuszu spotkanie przedsiębiorców z Marywilskiej z właśnie przedstawicielami miasta. Przypomnijmy, że w obiekcie, który został kompletnie zniszczony, znajdowało się ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. Przedsiębiorcy są w rozpaczy. Ponad 1000 osób straciło dorobek życia. Na miejscu rozmawiał z nimi nasz reporter Stanisław Pyżanowski, z którym teraz się łączymy. Witamy cię, Stasiu, bardzo serdecznie. Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu, czy jakieś pierwsze efekty tego spotkania już są znane? W tej chwili trwa to spotkanie właśnie w stołecznym ratuszu z prezes Marywilska 44, panią Małgorzatą Kunarską, i stołecznymi władzami. To spotkanie było już zapowiedziane wczoraj. Wczoraj także odbyła się konferencja prasowa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, na której usłyszeliśmy o możliwościach pomocy dla poszkodowanych w tym pożarze. Wiemy, że te możliwości pomocy ze strony ratusza przynajmniej są bardzo mocno ograniczone. Rafał Trzaskowski zapowiedział zorganizowanie 100 miejsc targowych dla poszkodowanych handlowców. Wiemy, że to kropla w morzu potrzeb, ponieważ w centrum Marywilska 44 takich lokali usługowych było ponad 1400, także wiemy, że tych osób, które zostały poszkodowane, może być nawet kilka tysięcy. No i kolejna zapowiedź ze strony
prezydenta, czy oferta wsparcia, jaka się pojawiła, dość kuriozalna, to pomoc polegająca na poradzie dotyczącej znalezienia pracy. Prezydent Rafał Trzaskowski powiedział, że można udać się do Centrum Pośrednictwa Pracy i tam otrzymać informację dotyczącą, w jaki sposób można zarejestrować się jako osoba bezrobotna. No, wydaje się to dosyć kuriozalne, jeżeli przypomnimy sobie chociażby, jak wyglądała pomoc w trakcie kryzysu pandemii COVID. To były kwoty idące w miliardy złotych, które rząd przeznaczał na wsparcie dla przedsiębiorców, dla polskich przedsiębiorców. Tutaj mamy takie wrażenie, że Rafał Trzaskowski troszkę umywa ręce, mówi, że miasto nie ma możliwości, formalnych możliwości wsparcia tych osób poszkodowanych. Odsyła tutaj do nadzwyczajnych działań rządu. Rząd mógłby udzielić takiego wsparcia, natomiast konkretów poza 100 miejscami handlowymi, które miały być dostępne dla kilku tysięcy handlowców z Marywilskiej i poza sugestią, że osoby, które szukają pracy, powinny udać się do pośredniaka, innych konkretów po prostu brak. My czekamy na informacje po tym spotkaniu z prezes Marywilska 44 z władzami ratusza. Zobaczymy, czy będą jakieś konkrety. A my oczywiście będziemy śledzić tę sytuację i na pewno ciebie, Stasiu, o te konkrety pytać. Stanisław Pyżanowski, reporter telewizji w Polsce, w oczekiwaniu na finał rozmów dotyczących Marywilskiej 44. Do zobaczenia. A my teraz ten temat będziemy komentować z Państwa i naszym gościem. Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie. Pani poseł, jak pani ocenia postępowanie miasta w tej sprawie i pomoc, jaka została zaoferowana przedsiębiorcom? Uważam to oczywiście za pomoc niewystarczającą, a postępowanie za dość zagadkowe, ponieważ od pierwszej chwili należałoby się spodziewać, że przedstawiciele władz, najwyższych władz Warszawy, udadzą się gdzieś tam w pobliżu tego miejsca, żeby ewentualnie zabrać głos w tej sprawie. Tymczasem ta cała sprawa jest owiana jakąś taką mgłą dziwnej tajemnicy. Grunt jest miasta, hala należała do spółki. Wiadomo, że kupcy protestowali jeszcze w styczniu przeciwko drastycznym podwyżkom czynszu za wynajem tych sklepików właśnie w obrębie tej hali. Wszystkie informacje, które spłynęły z mediów na temat tego pożaru, powodują, że mam coraz więcej wątpliwości co do powodu zaistnienia tego ognia, a w kontekście i innych pożarów należałoby się na poważnie zastanowić, jaki jest faktycznie sens i istota tego, co w tej chwili obserwujemy. Czy jesteśmy świadkami zorganizowanych podpaleń w ramach już zapowiadanej wcześniej akcji destabilizacji przez służby rosyjskie, czy też akurat to są jakby oddzielne incydenty, ale i w tym przypadku sprawa tej Marywilskiej jest bardzo, bardzo zagadkowa, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest oczywiście jedna z hipotez, ale całkiem prawdopodobne mogłoby być, że właściciel w takiej sytuacji dostaje odszkodowanie, bo pewnie hala była ubezpieczona. Natomiast problem protestujących kupców jest rozwiązany, ponieważ no, nie mają już miejsca pracy, bo stracili cały dobytek. To jest dla mnie, jako dla osoby o takim bardziej społecznym charakterze, bardzo, bardzo zagadkowa sytuacja i na pewno ona wymaga wyjaśnienia. Ja czekam na to, co zostanie ustalone w ratuszu, ale mówiąc uczciwie, nie spodziewam się zbyt wiele po tym, co robi i co mówi prezydent Rafał Trzaskowski. No zwłaszcza jak usłyszeliśmy, że prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zaproponował miejsce w kolejce do pośredniaka tym, którzy stracili dorobek swojego życia. Teraz zmieniamy temat naszej rozmowy. Zaostrza się protest rolników. Rozpoczynamy strajk głodowy. Będziemy go kontynuować, aż spotka się z nami premier Donald Tusk, powiedział Mariusz Borowiak ze Związku Rolników Orka w rozmowie z reporterem telewizji w Polsce. Posłuchajmy. Od dzisiaj rozpoczęliśmy strajk głodowy. Będziemy pobierać tylko wodę. Rozumiemy, a jeżeli chodzi o te cele, cały czas to jest zadanie. Spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem i konkretne rozmowy w sprawie Zielonego Ładu i napływu towarów z innych państw do naszego kraju.
Rolnicy wezwali posłów, aby w geście solidarności dołączyli do nich i jak dowiedział się nasz reporter, pani poseł także zamierza do tego protestu się dołączyć. Czy akurat do protestu głodowego, natomiast pojawiła się taka idea kilka dni temu, już jak rolnicy byli w Sejmie, staraliśmy się ich wspierać. Ja zawsze staram się być blisko ludzi, więc oczywiście nie znam tych panów, ale staram się ich też wesprzeć. Faktycznie dostali wtedy krzesła, dostali też pożywienie, nawet zaoferowano im nocleg w hotelu, ale to była taka, zdaniem rolników, droga do krótkiej pacyfikacji. Gdyby wyszli z tej części Sejmu, już by do niej nie weszli, więc oni tam po prostu zostali. I zrodziła się taka idea wśród kolegów i koleżanek, że być może my posłowie powinniśmy ich wesprzeć i zasiąść tam razem z nimi. Prawdopodobnie zaczniemy to robić jutro. Nie wiem, czy wejdziemy w ten strajk głodowy, natomiast ja chciałam powiedzieć, że obie te sytuacje, Marywilska i ta, mają jeden wspólny mianownik i tym wspólnym mianownikiem jest potworna arogancja władzy. Bo zarówno w wypadku Marywilskiej jest to widoczne, jak i w wypadku tych rolników. Przecież tak naprawdę ten protest rolników skończyłby się w 3 sekundy, gdyby premier Donald Tusk zechciał uprzejmie z nimi porozmawiać. Wiadomo, że tego nie zrobi, ponieważ Donald Tusk jest człowiekiem tchórzliwym i na pewno po pierwsze nie chce stanąć twarz w twarz z tymi rolnikami. Po drugie, no musiałby jednak podjąć takie decyzje, które są dość oczywiste, czyli na przykład chociażby import tego zboża z Ukrainy i różne inne kwestie. To jest coś, na co on się po prostu nie może zdecydować, bądź nie chce zdecydować, bądź jego mocodawcy. W tym wypadku nie są to mocodawcy polscy, tak tym kierują, żeby się nie decydował. W każdym razie ten problem został wygenerowany w sumie przez władzę. I ciekawa sama jestem, jak to się zakończy, bo rolnicy mówią bardzo przytomnie, bardzo mądrze, są dość dobrze zorganizowani, choć nieoczekiwanie ten protest się zaczął. Tak naprawdę w pewnym sensie podziwiam tych ludzi, bo są i grzeczni, i kulturalni, tam nie ma żadnego problemu w Sejmie. Pertraktowałam między nimi też i ministrem Cichockim przez moment i starałam się też tak jakoś zadbać o nich, więc myślę, że po prostu oni pokazali pewną klasę w tym proteście. Natomiast władza niestety nie potrafi się z tym problemem uporać i jestem przekonana, że będziemy świadkami jeszcze gorszych sytuacji, a być może Donald Tusk szuka pretekstu do jakichś takich bardziej drastycznych rozwiązań, chociażby związanych z wstępem do Sejmu. Mnie na przykład jako posłankę oburza taka kwestia. Codziennie prawie obserwujemy na każdym posiedzeniu wycieczki z różnych szkół, podstawowych, średnich, różnych. I w tym momencie jesteśmy świadkami takiej sytuacji, w której oto uczniowie mogli wejść na galerię, a rolnicy na galerię wejść nie mogli. Mimo że o to osobiście też ministra Cichockiego prosiłam. Służby porządkowe Sejmu uważały, że rolnicy stanowią dla nich zagrożenie. Tymczasem podkreślam, oni są bardzo spokojni i oni się zachowują bardzo grzecznie i kulturalnie w stosunku do każdego posła. I co ważne, oni podkreślają na każdym kroku, że nawet jeżeli chodzi o ten taki protest okupacyjny ze strony posłów, to oni się spodziewają, że dołączą do nich posłowie z różnych klubów. Także to jest taka sytuacja, zobaczymy jak to się skończy. Zobaczymy, czy tak będzie, zobaczymy, czy faktycznie dołączą. My też będziemy obserwowali także i państwa ruchy w tej sprawie, bo jak rozumiem, jutro mielibyście dołączyć niekoniecznie do protestu głodowego, ale w ogóle do rolników w Sejmie. Tak, planujemy ewentualnie jutro dołączyć do tego protestu i wesprzeć ich jakoś bardziej aktywnie jako posłowie. I mam nadzieję faktycznie, że inni posłowie też się na to zdecydują, bo myślę, że walczymy wszyscy w słusznej sprawie. Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem w poranku w telewizji. Dziękujemy w Polsce. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. A u nas już za chwilę kolejne ważne tematy i kolejne ważne i najświeższe informacje. Proszę zostać z nami. Do zobaczenia.